Nie mówię tu o kimś, kto tylko kradnie raz na jakiś czas. Mam na myśli złodzieja. Chodzi mi o osobę, która bez względu na to, gdzie jest i co robi, zawsze rozgląda się za czymś, co mógłby potem ukraść i sprzedać to. To taki styl życia, to sposób bycia, to system wierzeń. To system wierzeń, w którym osoba wierzy, że jeżeli coś zamieni na gotówkę, nie ma żadnego powodu, by tego czegoś nie ukraść, nie wziąć. Jeśli jestem mądrym złodziejem, znajdę sposób, aby to ukraść i nie dać się złapać. Jeśli jestem głupim złodziejem, to i tak nie wyjdę z tym przez drzwi. Mike był właśnie takim złodziejem w ostatnim swoim fizycznym życiu. I powiedział coś takiego: Bruce, wiesz, co się stanie, jeśli weźmiesz duży gwóźdź, duży żelazny gwóźdź i ogromny magnes i zaczniesz pocierać ten żelazny gwóźdź magnesem? Mówi, wiesz, co się stanie, jeśli będziesz to robił wystarczająco długo? Cóż, zaczynałem jako student fizyki na studiach. Wiem, co się stanie, jeśli będziesz pocierał ten gwóźdź magnesem wystarczająco długo. Przepraszam. Przyjdzie po prostu taki moment, kiedy odłożysz magnes, a gwóźdź będzie tak namagnesowany, że przyciągnie inne żelazne rzeczy, powiedział Mike. Tak, moje życie było właśnie trochę takie jak to, jak gwóźdź, który był pocierany magnesem. Zacząłem przyciągać to, kim byłem. Magnes, zwany złodziejem, kompletny system wierzeń. I powiedział, że po pewnym czasie stał się namagnesowanym złodziejem. Powiedział, że kiedy umarł, było całe miejsce zwane piekłem złodziei, które było naprawdę silnym magnesem, ale przyciągało tylko rzeczy identyczne z nim. A ponieważ namagnesował się jako złodziej, kiedy umarł, został przyciągnięty do tego miejsca. Powiedział, że to miejsce było jak to tutaj. Powiedział, że były tam skały, drzewa i samochody. Powiedział, że wyglądało to równie realnie jak fizyczne życie. Byli tam inni ludzie. Zajęło mu trochę czasu, aby zrozumieć, że tak, byli tam inni ludzie, ale było trochę inaczej niż na Ziemi. Nie, że to rozumiał, gdy tam był, ale powiedział, że kiedy był tam, każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w tym miejscu byli po prostu złodziejami. I powiedział, wiesz, kiedy tam trafiłem, wylądowałem w centrum miasta. To prawdopodobnie Focus 24, więc wylądowali w centrum miasta, gęsto zaludnionym, powiedział. Musiałem kraść, aby jeść. Musiałem kraść, aby cokolwiek zrobić. Musiałem znaleźć kogoś, kto miał to, czego potrzebowałem i ukraść mu to. Powiedział, że to było okej. Wiedział, jak to robić, powiedział. Produkt, który mi się nie podobał, był taki, że jak tylko coś ukradłem, było mi też kradzione. Po prostu byłem jak każdy inny w tym miejscu, jak kobieta, dziecko, mężczyzna. Tam byli złodzieje. Bez względu na to, kto ile ukradł, nigdy nie zyskał przewagi, ponieważ zawsze mu to ukradziono potem. Cóż, mieszkał w centrum miasta, powiedział, przez dość długo, przez długi czas i w końcu zrozumiał, że to staje się bezcelowe. Bez względu na to, ile ukradł, zawsze mu ukradziono to, co miał. Ledwo przeżywał, bo nie był takim wielkim złodziejem jak inni. I w pewnym momencie spotkał kobietę i zaczął związek i postanowili, przeprowadźmy się z miasta, przeprowadźmy się na przedmieścia. Trochę mniej zatłoczona populacja złodziei. Powiedział, że byli tam także okradani, ale mniej. Nie musieli też tak często kraść. Powiedział, że oczywiście nadal kradli, bo byli złodziejami, ale powiedział też, że między nimi coś się działo. Powiedział, że nie do końca rozumiał, co to było, ale powiedział, że w końcu postanowili, że nawet te przedmieścia są zbyt zatłoczone, że jest tu dużo złodziei, którzy ciągle ich okradają, więc postanowili przeprowadzić się na wieś, Focus 26, trochę mniej intensywna strefa piekła złodziei, przesunięta do Focus 26. Wiesz, było tam znacznie mniej ludzi. Było to znacznie szerzej rozłożone, powiedział. Nie kradłem już tyle i nie byłem tak często okradany. Powiedział, że w rzeczywistości zaczynał już pracować na życie. Zaczął robić rzeczy dla siebie, zdobywać rzeczy, których potrzebował przez własną pracę, zamiast kraść. I powiedział, że pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi.
Kiedy otworzył drzwi, od razu rozpoznał, że osoba stojąca przed nim to mistrz złodziei. I ten facet był dobry, ten facet był płynny. Był mistrzem złodziei, ale powiedział, że ten facet robił z niego naiwniaka i w tych wszystkich piekłach mieli te gry, które na siebie narzucali, w które wspólnie grali. Teraz, jeśli chcesz być złodziejem, musisz być kreatywny. Wiesz, musisz wymyślić jakiś plan. Cóż, naiwniak był planem. Była to dobrze znana gra. W piekle złodziei naiwniak był grą, w którą ktoś udawał, że jest początkującym złodziejem, dość nieporadnym złodziejem. Udawał, że jest kimś, kto nieświadomie pokazuje ci najcenniejszą rzecz, którą ukradł, rzecz, którą najbardziej cenił. Udawał, że pokazuje ci tą właśnie rzecz. Ale w grze naiwniaka, facet, który grał w tę grę, naprawdę udawał nieporadnego złodzieja, aby wprowadzić cię w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, aby mógł zidentyfikować, co masz, wybrać twoją najcenniejszą rzecz, którą masz, a potem gra polegała na tym, że okradał cię. Rozpoznałem go od razu, więc ten facet robił z niego naiwniaka, był mistrzem złodziei. Więc zacząłem grać przeciwną grę, przeciwnika naiwniaka. To kolejna gra. Przeciwnik naiwniaka to gdy udajesz, że jesteś ciągnięty w grę naiwniaka. Robisz wszystko, aby facet myślał, że wpadasz w to, ale cały czas szukasz jego najcenniejsze rzeczy, a potem gdy wchodzi do twojego domu, aby wziąć twoją, stoisz tam z jego rzeczą w swoich rękach. Mam cię. Próbujesz zrobić ze mnie naiwniaka. Więc Mike powiedział, że to był mój plan. Zacząłem grać przeciwnika naiwniaka. Zagrałem w to świetnie. Facet nigdy nie zrozumiałby, co go trafiło, dopóki nie wszedłby do mojego domu, aby wziąć moje, a ja miałem jego najcenniejszą rzecz. Powiedział, że nigdy nawet by nie wiedział, że jest tak dobry, aby to zrobić. A gdy gra postępowała, doszło do punktu, w którym Mike miał ukraść naiwniakowi jego najcenniejszą rzecz. I kiedy myślał o zrobieniu tego, powiedział, że wszystko wróciło do niego. Jak bezcelowe było życie, w którym zawsze kradł, bo wiedział, że bez względu na to, co zrobi, to zostanie mu i tak skradzione. Postanowił, że nie może tego zrobić. Więc kiedy naiwniak wszedł do jego domu tej nocy, aby ukraść jego najcenniejszą rzecz, Mike powiedział, hej, chcesz moją najcenniejszą rzecz? I kiedy to się stało, mówi Mike, poczuł, jakby ktoś wypluł go i wtedy znalazł się w jakimś czarnym miejscu, które było dla niego nieznane. Było całkowicie czarne. Nie wiedział nic i nie widział nic poza czernią wokół siebie. Nagle coś zaczęło się do niego zbliżać. Wyglądało jak światło. I gdy się zbliżyło, zdał sobie sprawę, że światło, które widział, to istota, która właśnie zrobiła z niego naiwniaka. To był jego pomocnik. Z mojego doświadczenia wynika, że pomocnicy to jedyni, którzy mają szansę wyciągnąć ludzi z właśnie z systemów przekonań, z tego terytorium. I pomocnik Mike'a wyjaśnił mu, co się stało. Wyjaśnił, że był trochę z zewnątrz, że obserwował Mike'a, jak podejmuje decyzje, by coraz mniej angażować się w bycie złodziejem, co było jakby usunięciem tego magnetyzmu, tej energii złodzieja, którą miał w sobie. I pomocnik mówił do Mike'a, że doszedł w końcu do takiego zdania, że Mike jest gotowy na to, aby zaoferować mu wyjście z tego piekła. Tak, pomocnik nazwał to tylnym wyjściem z piekła. Wyjaśnił mu, że był w tym piekle i wyjaśnił mu, jak wyglądało jego istnienie, życie. Znał całą historię życia Mike'a tam i wyjaśnił, że tylne wyjście z piekła było momentem, w którym Mike zdał sobie sprawę, że kradzież najcenniejszej rzeczy tego faceta była bezcelowa. Był to punkt, w którym Mike zrezygnował z bycia złodziejem. Był to punkt, w którym nie mógł już dłużej żyć w ten sposób. To był moment, w którym ostatnie ślady magnetyzmu złodzieja zniknęły z Mike'a.
A ponieważ nie był już energetycznie dopasowany do tego miejsca, do tego terytorium, został z niego wyrzucony, wypluty. Pomocnik wyjaśnił Mike'owi, że miał kilka wyborów do podjęcia, do zdecydowania. Mógł zdecydować wrócić do swojego piekła złodziei, jeśli chciał. To był wybór, który sam mógł podjąć. Mógł zdecydować się na ponowne wcielenie, jeśli chciał. Teraz mógłby podjąć decyzje dotyczące tego, do jakiej rodziny chce się dostać, której chce się urodzić, gdzie chciałby być. I Mike w swoim następnym życiu mógłby wybrać nowy wzorzec, mógłby się magnetyzować w inny sposób. Mógłby nie skończyć jako złodziej w swoim następnym życiu i nie zostałby przyciągnięty do tego miejsca ponownie. Jednym z innych wyborów Mike'a było pójście do miejsca, skąd pochodził pomocnik, miejsca, w którym pracował pomocnik. A więc my mówimy tutaj o pracy, ale miejsce, w którym pracował pomocnik, pochodził z tego miejsca, to praca nie jest tym samym, jak rozumiemy ją z rzeczywistości fizycznej. A więc praca to to, co musimy robić, aby zdobyć jedzenie, przetrwać w tej rzeczywistości, zapłacić za ubrania, za samochód. Praca to coś, co musimy robić, aby przetrwać w tej rzeczywistości. Cóż, w tamtej rzeczywistości to nie to samo. Porozmawiamy teraz więcej o Fokusie 27, ale chcę, żebyście zrozumieli, że to nie jest taka praca, jak my ją rozumiemy. W każdym razie pomocnik wyjaśnił Mike'owi, że innym wyborem, który mógłby podjąć, byłoby pójście do miejsca zwanego Centrum Rehabilitacji w Fokusie 27. Pomocnik opisał, że to miejsce, gdzie inni, którzy zdołali wydostać się ze swoich piekieł, właśnie tam się znajdują. Niektórzy z was, którzy czytali drugą książkę o piekle Maxa, moją książkę, piekle sadystyczne, morderców. I piekło morderców to prawdziwy kawałek pracy. Max jest prawdziwym kawałkiem transformacji. Jest piekło morderców, jest piekło oszustów. Mam na myśli, że cokolwiek nazwiesz, jest piekło dlatego. Jedynymi ludźmi, którzy tam są, są tacy właśnie ludzie, którzy wykonują to. Są namagnesowani tym. A dla tych, którzy wyszli z tych swoich piekieł, mówi Mike'owi przewodnik, jest praca w miejscu, które nazywamy Fokusem 27, praca polegająca na tym, że wracamy do tych piekieł i oferujemy innym właśnie takie tylne wyjście z piekła. A więc Mike powiedział, że pomyślał, że to dobry pomysł, chciałby to robić. Nagle wokół niego jakby roztoczył się kokon. Bardzo miłe, puszyste, miękkie, kochające go coś otoczyło. Nie do końca rozumiał, co się dzieje, ale czuł, jak bezwarunkowa miłość otacza go i zmienia. Poczuł w sobie pewne energie, które mogły przyciągnąć go do innego piekła, bo posiadał nadal ten magnetyzm, ale używany w innych sprawach. I tak Mike został eskortowany do miejsca zwanego Centrum Przeglądu w Fokusie 27. Zaczynał dostrzegać obraz tego następnego miejsca. Centrum Przeglądu to miejsce, gdzie Mike usiadł z innymi pomocnikami i oni pomagali mu przeglądać niektóre z jego poprzednich żyć lub niektóre doświadczenia z jego obecnego istnienia, życia. A więc ten nowy pomocnik, który pojawił się w Fokusie 27, stał się jakby jego mentorem. Mike poszedł pracować w Centrum Rehabilitacji. Opisał to, że jego mentor najpierw zabrał go przez różne piekła. Był on wtedy izolowany w takim swoim kokonie bezwarunkowej miłości i mógł obserwować to, co się tam działo. Ten kokon był jakby izolatorem, który utrzymywał go z dala od przyciągania do tych miejsc, ponieważ nadal w sobie posiadał jakby magnetyzm tych miejsc. Powiedział, że przeszli przez wiele piekieł i zaczął patrzeć, jak te piekła działają. Zaczął to rozumieć. Mogło być to piekło morderców czy gwałcicieli albo pełne oszustów, cokolwiek. Powiedział, że zaczął dostrzegać wspólny wzorzec. Ludzie w tych piekłach, którzy stali się lepsi w tym, co robili w tym piekle, złodziej, który stał się jeszcze lepszym złodziejem, było to tylko i wyłącznie po to, aby ktoś mógł kraść więcej od innych i być mniej kradzionym. Taki ktoś musiał po prostu puścić pewien poziom bezwarunkowej miłości, którą nadal trzymał, aby mógł robić coraz bardziej podłe rzeczy innym ludziom.
które musiałby robić, aby stać się lepszym złodziejem. A więc miłość i wykonywane działania w takim piekle gryzą się z sobą. Musi być mniej miłości, aby stać się lepszym złodziejem. Powiedział, że kiedy to zrozumiał, zobaczył, że taki wzorzec panuje w każdym z tych piekieł. Powiedział, że w bardzo krótkim czasie zdołał pozbyć się wszystkich energii, które mogłyby go przyciągnąć do tych miejsc. I wtedy był gotowy do rozpoczęcia pracy. On i jego mentor wchodzili do piekieł. Piekieł, które mentor znał. Taki mentor znał wszystkie te gry. Powiedział, że czasami wracali także do piekła złodziei, ponieważ Mike znał gry piekła złodziei i działali wtedy jak zespół, aby przeprowadzić grę na kimś, oferując mu tylne wyjście z tego piekła. Mike powiedział, że zaczęło się dziać coś dziwnego, że w momencie gry w którymś z piekieł, w którym osoba, na której prowadzono jakąś grę, była w pewnym punkcie takiej gier, gdzie ten ktoś, istota zamknięta w piekle, musiała właśnie ukraść coś od drugiej istoty, że właśnie wtedy działo się coś dziwnego. Mike powiedział, że na początku mógł to opisać jako jakby coś przechodziło przez niego do tej drugiej osoby i powiedział, że to było bardzo fajne, ale z drugiej strony bardzo też bolało, że czuł się dobrze, powiedział, naprawdę dobrze, że czuł w sobie bezwarunkową miłość i powiedział, że było to tak silne, że prawie bolało. Jego mentor wyjaśnił mu, że uczył się dostarczać coś, co nazywali przyspieszeniem, że w momencie, w którym ta osoba była konfrontowana z sytuacją, w której miała zdecydować, czy zostanie na dłużej, czy skorzysta z tylnego wyjścia, dostarczał energię pochodzącą z jakiegoś miejsca i była to energia właśnie miłości. I gdy dostarczał tę energię tej osobie, zaczął dostrzegać, że ta energia przynosi również i jemu ogromne korzyści. Sprawiała, że ta osoba mogła myśleć bardziej klarownie, bardziej czysto. Sprawiała, że mogła lepiej zrozumieć, co się z nią dzieje. Powiedział, że na początku były to dość marne poziomy takiego przyspieszenia z jego strony, w jego wykonaniu, ale powiedział, że były one tak silne, że były prawie bolesne dla niego. W pewnym momencie jego mentor powiedział: Mike, niedługo skończę szkołę. Nie będę cię widział przez jakiś czas, bo odchodzę. Mike powiedział: skończyć szkołę? Co masz na myśli? I jego mentor wyjaśnił, że był w punkcie, w którym nauczył się tego, czego uczymy się jako ludzie. Był w punkcie, w którym był gotowy ukończyć ludzką szkołę życia. Cóż, Mike był bardzo ciekaw, co oznacza zakończenie takiej szkoły i gdzie jest miejsce, do którego potem udają się takie istoty. I ja też byłem tego ciekaw. Powiedziałem: hej, Mike, zatrzymaj historię tutaj. Czy wiesz, gdzie poszedł twój mentor? Powiedział, że odwiedził to miejsce kilka razy. Powiedziałem: Mike, możesz mnie tam zabrać? Mike powiedział: jasne, mogę cię tam zabrać. Powiedział też: po prostu się zrelaksuj. Nie próbuj robić niczego szczególnego, po prostu się zrelaksuj, przeniosę cię tam. Cóż za podróż. Krótko po tym, jak Mike to powiedział, zacząłem czuć, że jestem zanurzony. Przesiąknięty nasyconym atmosferą czystej, bezwarunkowej akceptacji, bezwarunkowej miłości. Unosiłem się w niej, po prostu rozkoszowałem się nią. Byłem jak dziecko lat 60, rozkoszując się totalną miłością. Nie jestem takim dużym dzieckiem lat 60. Wróciłem z tej małej podróży z Mike'iem, wtedy zacząłem rozróżniać to, co mnie spotkało, co nazywamy pomocnikami, a tym, co nazywamy aniołami. Dla mnie aniołowie, anioły, to ci, którzy ukończyli szkołę pomocników. Aniołowie to ludzie, to istoty takie jak my, ty i ja, którzy mieli fizyczne życie, ale nauczyli się doświadczać i wyrażać bezwarunkową miłość do takiego stopnia, że nie mogą robić już niczego innego. Każdy ich akt jest aktem czystej, bezwarunkowej miłości. Nie ma znaczenia, jak to wygląda. Wiem, że kiedy czytacie w gazecie o matce, której dziecko było na krawędzi śmierci, a matka modliła się, aby dziecko zostało uzdrowione, a potem cud, bo lekarze nie mogą tego wyjaśnić, ale ono się uzdrowiło. Wiem, co się stało. Wiem, że ktoś w krainie aniołów, jak to nazywam, ktoś tam usłyszał tę modlitwę. Ktoś tam, gdziekolwiek to miejsce jest,
To tylko zmiana świadomości. Wiem, że jedna z tych istot tam usłyszała tę modlitwę tej matki i dostarczyła taki potężny zastrzyk energii miłości, że nic nie mogło stanąć na jej drodze. Żadna choroba, żadne wierzenie, nic. I to dziecko zostało uzdrowione. Cóż, gdy Mike zaczął to wyjaśniać, zacząłem rozumieć trochę więcej. I Mike opisał, jak po odejściu jego mentora zaczął sam rozumieć, że gdy prowadził grę na kogoś w piekle złodziei, lub prowadził grę na kogoś w piekle oszustów, lub prowadził grę na kogoś w jednym z tych przeróżnych piekieł, i gdy nadchodził moment, aby ta osoba miała pewność co do swojej decyzji, dokąd pójść, to to, co czuł jako prawie bolesne, coś przechodzące przez niego, to był właśnie boost, to było przyspieszenie, to była miłość, to była energia miłości. I zaczął rozumieć, że to, co naprawdę się dzieje w tym procesie, czego się uczymy, bo na początku miał oczywiście dość łatwe sprawy do wyjaśnienia, ale wszystko prowadziło do tego, aby nauczyć się kontrolowania tej energii. Nie wymagało to od niego jakichś dużych zastrzyków tej energii, ponieważ osoby, które były blisko tej decyzji, miały już dosyć dużą pewność. Ale im dłużej wchodził do tych piekieł i oferował tylne wyjścia, tym trudniejsi znajdowali się tam ludzie, z którymi musiał pracować. I wymagało to więcej, większych zastrzyków energii, większych dawek tego przyspieszenia, tego boosta, aby ta osoba mogła uzyskać pewność co do swojej decyzji. Powiedział, że gdy zrozumiał to, zdał sobie sprawę, że jest na drodze do ukończenia szkoły. Że gdy to zrozumiał, nie miało znaczenia, że poziom boosta, który opisywał, był tysiące razy silniejszy niż te marne rzeczy, które robił na początku. Nie miało znaczenia, że był moment, w którym było to tak silne, że było aż bolesne. Jak opisać błogość i ból w jednym zdaniu? Jeśli to przeżyłeś, wiesz, jak to jest. On się przyzwyczaił do dostarczania takich ogromnych zastrzyków boosta, przyspieszenia. Miłości. Zbliżał się do momentu, w którym powiedział mi przy okazji, Bruce, wiesz co? Powiedział, że niedługo skończy szkołę. No więc, system terytonów przekonań, piekło złodziei i miejsca zwane Krainą Aniołów, myślę, że to jest gdzieś na granicy tutaj. Porozmawiamy o tym i o Fokusie 27, kolejnym z tych niewiele mówiących numerów. Fokus 27. Co to za miejsce? Gdzie jest to centrum rehabilitacji? Fokus 27 to miejsce, gdzie również znajduje się centrum przeglądu. Więc Fokus 27 to miejsce, w którym istoty, które tam mieszkają, ludzie, bo Monroe tak to opisywał, że zamieszkiwane jest przez istoty przypominające ludzi. A więc możesz tam spotkać takich ludzi, którzy nigdy nie narzucają swojej woli ani swoich wierzeń innym istotom, które są także ludźmi. Nikomu, żadnej formie świadomości. To po prostu nie jest w nich. Im to nie jest potrzebne. Oni tego nie mają. Nie są wolni od takiego przekonania. To są istoty, które absolutnie, mam na myśli, że są na drodze do absolutnego braku oceniania tego, co robią inni. Jeśli zapytasz, czy są bardziej chętni do pomocy, to powiem tak, ale oni nie narzucają swojej woli. Dla tych z was, którzy są zainteresowani nawiązaniem kontaktu z przewodnikami i myślą, że to, co robią i komunikują przewodnicy, to zdajcie sobie sprawę. Przewodnicy, pomocnicy, oni nie narzucają wam własnej woli ani żadnych wierzeń. A więc ci wszyscy przewodnicy, pomocnicy, oni żyją właśnie w Fokusie 27. To miejsce, skąd pochodzą pomocnicy. To miejsce, gdzie na miłość boską. Nie rozumiem, dlaczego kobiety mają tyle par butów. Kochanie, jesteś na widowni? Ty akurat nie masz tylu par butów.
Ale jeśli jesteś osobą, która w fizycznym życiu naprawdę lubiła nowe buty, która naprawdę lubiła najnowsze, modne, stylowe, w Focusie 27 możesz mieć magazyn pełen butów we wszystkich kolorach i stylach, jakie chcesz, w stylach, które jeszcze nie zostały wynalezione, ale będą, tylko myśląc, och, myślę, że chciałbym. Myślę, że chciałabym szpilki, ale chcę tutaj pasek i chciałabym, żeby były czerwone. I już są. Myśli są rzeczami dla tych z was, którzy palą w pokoju. Myślę, że chciałbym tytoń Tree Castle, zwinięty w papier ryżowy z filtrem i chciałbym, żeby był zapalony. Proszę bardzo, dziękuję. Myśli są rzeczami. Wystarczy, że sobie to wyobrazisz i możesz to stworzyć. A jeśli nie możesz tego sobie wyobrazić i chcesz, to pomocnicy chętnie pokażą ci, co można zrobić. Pokażą ci te rzeczy, których jeszcze nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, aby pomóc rozszerzyć twoją świadomość poza to, gdzie jesteś teraz. A więc Focus 27 to miejsce stworzone przez ludzi, dla ludzi. Terytoria systemów przekonań to również stworzone przez ludzi, dla ludzi, ale jest tam więcej restrykcyjności. Focus 27 nie ma tych ograniczeń. Jest miejsce w Focusie 27 zwane Centrum Zdrowia i Odnowy. Czasem, gdy ludzie umierają, zachowują nawyk choroby lub nawyk przyczyn śmierci w swoim doświadczeniu po życiu. Mam na myśli, że to, co znalazłem, nie bierz tego do siebie. To, co znalazłem, na przykład, kiedyś byłem na wycieczce po tym Centrum Zdrowia i Odnowy i wprowadzono tam pacjenta. Mężczyznę, który zmarł w wyniku pożaru i wiele jego ciała było strasznie poparzone. Był w ogromnym cierpieniu, gdy umierał. I jedynym powodem, dla którego został wyciągnięty z Focusu 23 było to, że pomocnicy, którzy tam byli, zdołali dotrzeć do niego i wyjaśnili, że mają lek w tej strzykawce, który gwarantuje, że zabierze ostatni kawałek bólu, który miał. Ten lek zabierze ten ból. Jeśli pozwoli im go wstrzyknąć, to nie będzie już czuł bólu. Zgodził się i dali mu zastrzyk. Ból zniknął, a kiedy się obudził, był na stole, nadal pod prześcieradłem, ale był teraz w tym Centrum Zdrowia i Odnowy. Nie był pewien, czy jest martwy, czy żywy. Myślę, że nie do końca rozumiał, że umarł. Ale patrzyłem, jak w środowisku tego miejsca, wszystkie te krzesła, jak w takim pokoju chirurgicznym, na sali operacyjnej, z wygodnymi fotelami, była tam też widownia, jak w teatrze. I stół, na którym go położyli, na którym leżał pod prześcieradłem. I byli inni, którzy wchodzili, siadali na tych fotelach, przypominających fotele teatralne. I przyszedł facet przebrany za doktora, podszedł do niego, mówi do niego, nazywam się doktor taki i taki i jestem tutaj, aby cię dziś leczyć. I chcę, żebyś wiedział, że masz do podjęcia kilka wyborów, powiedział. Czy chciałbyś być uzdrowiony bez blizn, bez bólu, bez śladu blizn na ciele? Czy chciałbyś, żeby to zostało zrobione natychmiast, czy chciałbyś, żeby to trwało trochę czasu? Cóż, facet miał brzuch większy niż mój. Mam na myśli, że jestem w trzecim, może czwartym miesiącu i może było zobaczyć fajnie, jak brzuch tego faceta zaczyna podskakiwać pod prześcieradłem, kiedy śmiał się z tego, jak absurdalne brzmiało to, co powiedział ten lekarz. On się z tego śmiał, więc powiedział śmiejącym się głosem, cóż, doktorze, natychmiast, oczywiście. Doktor powiedział, bardzo dobrze. I cofnął się, a pokój zaczął wypełniać się energią miłości, uczuciem miłości. Wszyscy ci, którzy byli na tych krzesłach, którzy obserwowali to, to wszystko przez nich przechodziło. Gdybyście wszyscy tam usiedli na chwilę i pomyśleli o tym, i przypomnieli sobie uczucie miłości, to właśnie tak to by wyglądało. Przypominało to jak krążąca energia, która wchłania się w ciało, istotę tego człowieka. Energia coraz silniejsza i silniejsza. Trwało to jakąś chwilę i wszystko zostało wyłączone. Nagle doktor podszedł i wielkim gestem zdjął prześcieradło i wyrzucił je w powietrze.
Następną rzeczą, jaką facet zobaczył, to to, że stał nagi przed doktorem, a doktor patrzył na niego jakby przez lupę, szukając jakiejkolwiek blizny, co oczywiście skierowało uwagę na faceta, na jego ciało. I on popatrzył w dół, myśląc, co się tu stało? Wszystkie blizny zniknęły, wszystkie, wszystkie poparzenia zniknęły, uzdrowiony natychmiast, a doktor powiedział, cóż, to właśnie chciałeś. Na to się zgodziłeś. I w tym momencie weszło dwóch innych pomocników przebranych za pielęgniarzy i odprowadzili tego faceta. I wiedziałem, co się stanie później. Wiedziałem, że od tego momentu wprowadzą go fakt, że umarł i teraz żyje w swoim życiu po życiu. To miejsce zwane jest Centrum Zdrowia i Odnowy w Fokusie 27. Jest tam wiele miejsc takich jak to i może o tym przeczytać w książkach, albo mogę wam to powiedzieć, jeśli chcecie wyjaśnić to. Tak czy inaczej, chcę przejść do innego miejsca. Narysujmy tutaj linię na krawędzi. Następne miejsce to Fokus 28. Według Roberta Monroe, Fokus 27 to ostatnia strefa, którą można zdefiniować jako ludzką świadomość. Po drugiej stronie tej linii jest świadomość, którą można opisać jako nieludzką. Cóż, jest to jedna konkretna strefa tego, którą trochę zbadałem i chciałbym poświęcić trochę czasu, zanim przejdziemy do pytań i odpowiedzi, lub przynajmniej pytań, kto wie o odpowiedziach. Rozmawiając trochę o tym, o co chodzi z tą nieludzką świadomością, w drugiej książce Monroe'a, Dalekie podróże, mówił on o strefie, którą nazwał zgromadzeniem. I opisał, że można by pomyśleć o zgromadzeniu, jakbyśmy mieli Ziemię tutaj, tę ładną, okrągłą, sferyczną Ziemię, ale gdzieś daleko stąd jest inna sferyczna powłoka wokół Ziemi, którą definiuje strefa świadomości, którą on nazwał zgromadzeniem. Opisał to jako Fokus 34-35. Nie wiem, czy nie mógł się zdecydować. A więc w tej strefie znajdziesz istoty z innych światów, w tym fizycznym wszechświecie. Obcych. Nazwalibyśmy ich obcymi. Chociaż w naszym kraju sam jestem obcy i muszę to powiedzieć. Jeśli przyjdziecie do mojego kraju, będziecie Australijczykami, a ja nie mogę wziąć za to zasługi, ale bardzo mi się to podoba. Cóż, to miejsce jest miejscem, gdzie są istoty z innych światów, w naszym fizycznym wszechświecie. Są tam istoty z innych wszechświatów i są tam istoty z innych wymiarów. I wszyscy są tam zgromadzeni, aby obserwować to, co nazywamy zmianami na Ziemi. Z wielu powodów. Mam na myśli jedną grupę, którą akurat zapytałem, wiesz, byli tam z kamerami, filmowali, tak, na 11, powrót do studia. Byli tam tylko po to, aby zbierać wiadomości, wysyłać je z powrotem do swoich rodaków gdzieś indziej. Jedna z takich grup, którą spotkałem, nazwałem właśnie drugą grupą zgromadzenia. Nazwałem ich tak, ponieważ byli drugą grupą istot, którą spotkałem w tym zgromadzeniu. Zresztą jest jeszcze inny powód, dla których ich tak nazwałem. Nigdy nie przyszło mi to do głowy, aby zapytać ich, jak by chcieli być nazywani. Cóż, mój pierwszy kontakt z nimi był naprawdę trochę nietypowy. Ilu z was widziało film Gwiezdne Wojny? Którykolwiek z nich? Dobry. Więc wszyscy znacie mojego robota, tego małego robota wielkości tej na kołach, który chodzi i wydaje z siebie takie dziwne, wysokie dźwięki. A więc oni tak mówili. I tylko dzięki wielkiej choreografii innych części siebie, samego, nauczyłem się tego języka, zanim ich spotkałem. Ale w moich pierwszych kontaktach z tymi istotami była ciekawość, dlaczego obserwują Ziemię. Byli tam po to, żeby zobaczyć, co się stanie, co się dzieje. Chcieli zrozumieć, czym były te zmiany na Ziemi.
i co stanie się w wyniku tych zmian. A częścią powodu, dla którego to robili, było to, że myśleli, że jeśli to się kiedykolwiek zdarzy na naszym świecie, to będziemy mieli jakieś dane, które może pomogą nam zrozumieć to. I słuchałem ich, rozmawialiśmy tam i z powrotem. Stało się jasne, że oni myśleli, że mają wszystko, czego potrzebują, aby dowiedzieć się, co te zmiany na Ziemi oznaczają. Ale gdy zapytałem ich, aby opisali, co te zmiany oznaczają, obrazy, które otrzymałem i informacje, które dostałem, składały się na historię, w której można by powiedzieć, że gdzieś daleko, daleko stąd, brzmi jak Gwiezdne Wojny, gdzieś daleko, daleko stąd jest źródło czystej energii bezwarunkowej miłości, ale jest ogromne. To bardzo duże źródło. Mam na myśli, że żyjemy w Układzie Słonecznym, a nasz Układ Słoneczny jest częścią galaktyki. Cóż, źródło tej energii jest wielkości galaktyki i jest jej tam tak dużo, że wysyła wiązki tej energii przez przestrzeń. I akurat nasz Układ Słoneczny poruszał się w stronę zewnętrznych granic tej wiązki od jakiegoś czasu. I to oznacza, że energia bezwarunkowej miłości zaczyna przepływać do naszej rzeczywistości. Cóż, to jest to, co otrzymałem. Taki zobaczyłem obraz. Gdy ich o to zapytałem, jaki jest emocjonalny wpływ tego, co się dzieje na ludzi, co się stanie, jeśli chodzi o ten właśnie wpływ, twarz tego rzecznika stała się całkowicie pusta. Nie mógł komunikować się w swoim języku, ponieważ nie miał absolutnie żadnego słowa na wyjaśnienie tego, czym jest emocjonalny. Musiał powtarzać moje słowo, ponieważ w jego języku nie istniało takie słowo. W rzeczywistości, gdy zacząłem więcej z nim rozmawiać, zdałem sobie sprawę, że to nie tylko tego słowa brakuje w ich języku. Że słowo emocja i emocjonalny nie było nawet częścią jakiegoś słowa w ich języku. Oni nie mieli żadnego pojęcia, czym są emocje, co to jest emocja. I kiedy zasugerowałem im, że całe to ich wyposażenie wyglądało bardzo fajnie, bo mieli statek większy niż ten pokój, było tam pełno, mam na myśli jakby percepcję, większych niż ten pokój, monitorów, komputerów i tak dalej, które to wszystko rejestrowały. Kiedy powiedziałem im, że jeśli chcą zobaczyć cokolwiek o emocjach i dowiedzieć się czegoś o nich, i o wpływie bezwarunkowej energii miłości na nas, na ludzi, to obawiam się, że to ich wyposażenie będzie bezużyteczne. I znów pojawił się ten dziwny dźwięk. Musicie sobie go wyobrazić. Macie w Australii indyki. Wiecie, jaki dźwięk wydają? Wyobraźcie sobie 1000 indyków wrzeszczących ten dźwięk na całe gardło wewnątrz ogromnej metalowej puszki. Po prostu oni tym wybuchli. Cóż, to było naprawdę zaskakujące. Pierwszy moment, w którym zacząłem rozumieć cokolwiek o ich sposobie bycia. Druga grupa zgromadzenia to rasa telepatyczna. I ich wybrana ścieżka w ewolucji świadomości jest inna niż nasza. Druga grupa zgromadzenia to grupa telepatyczna. Na początku rozumiałem to tak, że to oznacza, że każdy z nich wiedział, co wszyscy inni myślą. Tak rozumiałem telepatyczność. Ale jakoś byli otwarci na myśli wszystkich innych członków swojej rasy. I pamiętam, jak mówiłem rzecznikowi, o tej idei posiadania myśli wszystkich innych członków mojej rasy przepływających przez mój umysł, gdyby to się działo ze mną, byłoby tyle rzeczy przepływających przez moją głowę, że moje myśli brzmiałyby jak hałas.
Nie mógłbym myśleć w tym całym hałasie. Powiedziałem, sposób, w jaki żyjecie, jest dla mnie całkowicie niezrozumiały. Jak możecie żyć jako rasa telepatyczna? To nie ma sensu. Na co rzecznik odpowiedział, wiesz, Bruce, wy ludzie wydajecie się wybrać inną drogę ewolucji. Wydajecie się wybierać drogę, w której postrzegacie się jako całkowicie indywidualne istoty. Jako odizolowane, samoświadome istoty. Postrzegacie się jako niepołączone z innymi członkami waszej rasy. Postrzegacie się jako idący przez życie samemu, powiedział. Pozwólcie, że powiem wam, Bruce, wy ludzie i sposób, w jaki żyjecie, jest dla nas całkowicie niezrozumiały. No więc jak powiedziałem mu, że ich sprzęt jest w porządku, ale prawdopodobnie nadaje się do zadania i po tym jak dźwięk 10 tysięcy indyków w metalowej puszce ucichł, powiedziałem im, jeśli chcecie wiedzieć cokolwiek o emocjonalnym wpływie bezwarunkowej miłości, to jest tylko jeden sposób, który znam, aby to zrobić. Musicie stać się czujnikiem. Musicie doświadczyć tego. Ponieważ nie sądzę, żeby wasze wyposażenie cokolwiek zarejestrowało. I zaczęliśmy wtedy taką serię eksperymentów podczas podróży powrotnej, aby odwiedzić te istoty. Rzecznik powiedział, wiesz, powiedział, że naprawdę chcemy wiedzieć o tej bezwarunkowej miłości coś więcej. Chcemy wiedzieć o tym emocjonalnym wpływie, ponieważ wydaje nam się, że jest to część tych właśnie zmian na Ziemi. Więc chcielibyśmy takiej demonstracji. Poprosili mnie o to, że platforma ma przede mną, tam gdzie był stół, podniosła się z całej reszty. Nagle pojawiło się na niej dwóch przedstawicieli ich rasy. Powiedział, wiesz, rozumiemy, że jako odkrywcy musimy się tego dowiedzieć. Naprawdę rozumiemy, że jako odkrywcy często największe odkrycia są dokonywane, gdy stykamy się z czymś całkowicie nieznanym i że jeśli możemy eksplorować to nieznane, wiemy z doświadczenia, że to tam powinniśmy się kierować, ponieważ tam będziemy mieć największe zyski, powodzenie, odkrywania. Nie powiedział tego w ten sposób, ale zasadniczo ci dwaj stojący tam na tej platformie zgłosili się po prostu na ochotnika, aby być takimi czujnikami. Zgłosili się na ochotnika, aby doświadczyć bezwarunkowej miłości. Aby doświadczyć, co znaczy mieć emocjonalny wpływ tego, mimo że według ich wiedzy to mogłoby ich zabić, powiedział. Wiesz, jesteśmy odkrywcami. A więc wszedłem w ciała tych dwóch obcych. Wszedłem w ciało, które postrzegałem jako mężczyznę, a moja koleżanka Robin wyszła w ciało, które postrzegaliśmy jako kobietę. Trudno było to rozpoznać. Mam na myśli, że wiem, jak wygląda ludzka kobieta. Wiem, jak wygląda mężczyzna. Ale to, co zrobiliśmy, to wejście w ich ciała, a następnie patrzenie sobie w oczy. I wiesz, dla faceta z ładną kobietą łatwo jest zacząć odczuwać miłość. Często jest to mylone z uczuciami seksualnymi. I gdy to robiliśmy, gdy pozwoliliśmy tej energii bezwarunkowej miłości narastać między nami, przypadkowo spojrzałem na statek, aby zobaczyć, co robi reszta załogi i wszyscy byli nieprzytomni, odlecieli. Nie było nikogo przytomnego, a te wielkie głowy, które mieli, były odrzucone tak daleko w fotelach, że wyglądali, jakby byli martwi, jakby byli odurzeni. I pierwszy raz, gdy to zrobiliśmy, trwało to może 3 lub 4 sekundy, a gdy wyszliśmy z tych ciał, nadal czuliśmy dość silne połączenie. Gdy wyszliśmy, te istoty wróciły do przytomności, to trwało i wyglądało jak błysk. Mam na myśli, że jeśli mieliby szyję jak my, jestem pewien, że niektórym z nich wybilibyśmy kręgi. Spojrzeli na swoje instrumenty, a rzecznik wrócił i powiedział, to bardzo dziwne. Zegar na naszym statku pokazuje, że minęły około 3 lub 4 sekundy waszego czasu, ale nic się nie zarejestrowało na naszych instrumentach. W rzeczywistości nikt z załogi nie miał żadnych wspomnień z tego, co się działo podczas tego czasu.
I kontynuowaliśmy te eksperymenty i ostatecznie moi przyjaciele i ja byliśmy w stanie utrzymać to uczucie, pozwolić tej energii bezwarunkowej miłości narastać przez około 1,5 minuty do punktu, w którym nie byłem już indywidualnością ja ani ona, Robin. Byliśmy po prostu połączeni w jedną kulę światła, która po prostu kochała siebie. To jedyny sposób, w jaki mogę to opisać. To było intensywne i bardzo przyjemne. I po prostu trwaliśmy tak przez około 1,5 minuty, aż rozejrzałem się po statku i zauważyłem, że niektórzy członkowie załogi wstali i chodzili. Mieli usta, więc widziałem, że się uśmiechają. Robin i ja po prostu pozwoliliśmy temu uczuciu stopniowo słabnąć, aż ta energia bezwarunkowej miłości była jak migoczący płomień świecy, ledwo obecny. A potem wyszliśmy. A gdy wyszliśmy, reszta załogi odzyskała przytomność i mogłem poczuć, że ci, którzy byli przytomni podczas doświadczenia, wiedzieli, jak czuje się bezwarunkową miłość. Ponieważ w następnych kilku sekundach czuło się, jakby przepływała przez całą załogę. Wszyscy po prostu kąpali się w tej energii bezwarunkowej miłości. I w następnych kilku sekundach można było poczuć to pragnienie, aby poczuć to znowu. Cóż, było więcej takich eksperymentów, które przeprowadziliśmy. I chciałbym podzielić się z Wami moim ostatnim, najnowszym doświadczeniem z drugą grupą zgromadzenia. Zeszłego września ponownie skontaktowałem się z tymi istotami. I kiedy skontaktowałem się z nimi, byłem na programie w Instytucie Roberta Monroe. I gdy zmierzałem w kierunku Focus 34-35, znowu, zauważyłem, że moja matka, która zmarła, była tutaj, trochę za mną. A moja babcia, jej matka, która zmarła, była tutaj. I zastanawiałem się, co one tutaj robią. I zmierzaliśmy w kierunku zgromadzenia. I dotarliśmy, a tam był rzecznik. Byłem naprawdę szczęśliwy, że go zobaczyłem i jeszcze bardziej szczęśliwy, gdy powiedział Bruce. Powiedział, jak chciałbyś wejść w naszą formę świadomości? Jak chciałbyś doświadczyć, co oznacza telepatyczność? Tak, chciałbym to zrobić. Okej, jest tylko jeden warunek. Gdy będziesz tego doświadczał, pamiętaj, aby nie zacząć myśleć w ludzkich kategoriach. Cóż, chętnie się zgodziłem. Okej, dobrze. Zrobił coś, a potem powiedział. Bruce, przesuń oczy w prawo. I trochę tak zrobiłem. I zdałem sobie sprawę, że patrzę przez oczy członka jego rasy. I że ten członek jego rasy mógł być obok ściany.